Mam straszną ochotę zacząć od kawy. Więc myślę, czy po prostu leków nie wezmę później, bo strasznie mi się chce kawy. I don't know, czy jest to poprawne. Pewnie nie, ale czasem trzeba. Klasyka, czyli wstaję i idę pod kocyk. Muszę to zrobić. Znaczy, no nie wiadomo, jak nie mogę, to nie mogę, ale jeśli mogę, to tak robię. Czyli idę pod kocyk, jakoś chłodno jest. Zakręcałam, słuchajcie, kaloryfery już, no bo już nie widzi mi się płacić za ogrzewanie dużo jak zimą, no ale jednak jest trochę jeszcze chłodno. No i tak. Chciałam wam powiedzieć. A, dwa tematy. Pierwszy, wiedziałam, że jak kupię bilety na Bali, to już będę żyła wyjazdem i będę myślała o tym wyjeździe. Ja tak mam, no chyba, że kupowałabym dużo wcześniej, to może nie, ale jak już wiem, że to jest za dwa tygodnie, to po prostu już myślę cały czas o tym, co zabrać, już jakie miejsca chcę zobaczyć na pewno. Już rozkminiam, cały czas już mi się śni w ogóle Bali, więc już żyję tym wyjazdem. A drugi temat, który chciałam poruszyć, to jak mi się nie chce. Słuchajcie, ja mam ostatnio taki zjazd motywacyjny i ja niestety tak mam. Są dwie rzeczy, które u mnie w zgodzie nie będą żyły chyba nigdy. Taka chęć, przynajmniej nie będę mówić motywacja, bo tej motywacji to chyba nigdy nie było. Nie no, czasami była motywacja, ale wiecie, taka chęć i taka moc, żeby się zebrać i pójść na siłownię, żeby robić sobie żarcie dobre i tak dalej. No i niestety mam zjazd znowu. Ja po podróży zazwyczaj mam takiego już całkiem lenia. Wiecie, przed podróżą jeszcze mi się chce, wyjadę gdzieś, no i po powrocie już jestem rozregulowana i już wybiło mnie to z takiego trybu. Jestem rozczarowana sobą, jak zwykle, jeśli chodzi o moje treningi i dietę. Bo było dobrze, wyjechałam, no i dupa znowu. Teraz pewnie wiecie, znowu się zbiorę, pójdę, zmuszę i tak dalej. Zrobię ten trening dzisiaj i pewnie w innych dniach też. Mam taką nadzieję. I właśnie wypiję kawę, zrobiłam sobie śniadanie, które jest mocno eksperymentalne. To znaczy, co mam na myśli eksperymentalne? Znowu mam właśnie owsiankę, mogłam powiedzieć, granola wymieszana z płatkami owsianymi, orzechami włoskimi i mlekiem oraz odżywką białkowo-waniliową wegańską. I w ogóle jak czuję jeszcze zapach, to już nie jestem zadowolona za bardzo. W sensie, ja już wiem, że to nie będzie raczej dobre. Ale mój Marcin taki, w ogóle on jest, słuchajcie, płatki owsiane z orzechami włoskimi i z odżywką białkową i do tego, i to zalewa wodą, żeby było mniej kalorii. Minuta ciszy. Dobra, sprawdzam. Sprawdzam! Nie jest zła. Dlaczego mówiłam, że to jest takie eksperymentalne, skoro nieraz już jadłam płatki owsiane z odżywką, pokazywałam wam, w sensie owsianka w foodbooku i tak dalej. Ale dlatego, że to jest po prostu na zimno, czyli nic tu nie było gotowane, tylko po prostu zalane mlekiem, odżywka białkowa i tak dalej. I jest to w wersji takiej płynącej. No ale okej, spoko smakuje. Nie dałam całej miarki odżywki, bo myślę, że byłoby za słodkie dla mnie. Już teraz jest takie mega słodkie dla mnie. Szukam też sobie plecaka na wyjazd. No, hejka, co tam? Jest to odnośnie tej paletki. Mhm. Ja się maluję, Niti. Pupka, musisz zejść, a ja cię nie mogę znieść, bo mam ręce nakremowane. Pik, pik. Dzisiaj sobie użyłam tego kremu z Niva Sensitive. Oczywiście rozdrapałam sobie pryszcze. Boże, ja jak siedzę i wiecie, coś rozkminiam, to albo rozdrapuję sobie pryszcze, albo drapię się po głowie. To jest naprawdę jakieś, ma podłoże, nie wiem, nerwowe i tak dalej. Już nie żartując, ale na poważnie. W ogóle włosy ogarnę później. Może użyję sobie czegoś innego dzisiaj. W sensie nie będę się malować jakoś mocno, żeby nie było. Ale nałożę sobie podkład, korektor i puder. Mam korektor ten Boing, ale jakaś taka Bright On Concealer wersja. Więc użyję sobie korektora, a z podkładu to chyba użyję sobie Clarinsa. Nie będę kombinować, bo nie jest taki w miarę lekki. Wezmę ten Vega Lumi z Wielandy, pomieszam z tym kawałkiem. Hmm.
Dobra, podkład nałożony. Nałożyłam też jakąś taką konturówkę tutaj tak delikatnie i tak roztarłam palcem i na to nałożyłam klasycznie balsam z Fenty, podlinkuję Wam w opisie nazwę i kolor. Nałożyłam na twarz, tak jak Wam mówiłam, te dwa podkłady zmieszane, przypudrowałam pędzlem, który był cały w rozświetlaczu. Nie wiem dlaczego pomyślałam, że to jest pędzel do pudru, a to był cały pędzel w rozświetlaczu. Nabieram puder i tak wiecie, tutaj daję sobie w te załamania i mówię, no dalej widzę te załamania, mówię, co z tym podkładem, nie? Potem mówię, no przecież tu jest rozświetlacz, więc mi to rozświetla. Więc nie jestem mocno przypudrowana, ale powiem Wam, że efekt mi się podoba, bo mam wymieszany puder z rozświetlaczem, więc tak bardzo rozświetlająco to wygląda. No i tak jak mówię, to tyle. Nic więcej nie nakładałam. Lekko przeczesałam brwi mydełkiem, ale tak bardzo delikatnie, żeby tylko je leciutko utrwalić, żeby też nie były jakieś wyczesane mocno, kiedy mam tylko podkład. No i nałożyłam ten korektor z Benefitu tutaj pod oko. Pierwsze wrażenie jest takie, że jest taki lekki i nie zakrywa w 100% cieni pod oczami, jest taki średnio kryjący. Gdybym robiła mocny makijaż, to raczej bym chciała coś, co mi zakryje jednak całkowicie. Zasinienia ten jest taki lekki, więc dla osób, które albo lubią, jak co nieco przebija, albo nie mają praktycznie nic do zakrycia pod oczami, bo tak dla mnie troszeczkę za małe krycie, ale na co dzień wygląda to bardzo spoko naturalnie, więc nice. No i puder AA Wings, ten co zwykle ostatnio cały czas go męczę. Taki. Dobra, ubieram się. Uwierzcie mi, bardzo mi się nie chce. I jeszcze się nakręcam, że mi się nie chce. Będę sobie mówić, chce mi się, jest super. Siłownia, tak. Nie. Zdecydowanie. No jestem przybrana. I słuchajcie. Jakieś, no z 2 tygodnie na pewno temu, kupiłam ten strój i jeszcze go nawet nie wyjęłam z opakowania, bo byłam na rozjazdach, wyjazdach, wróciłam teraz i teraz chcę iść na siłkę, więc się ubrałam. No i myślicie, o co mi chodzi? A no, chodzi mi o to, że słuchajcie, nówka, sztuka, strój, dziura. Więc jestem ciekawa, czy mi uznają to na reklamację teraz, bo no minęło troszeczkę już, a dopiero otworzyłam paczkę. Tak jak mówię, dopiero strój wyciągnęłam w ogóle z opakowania. I kolor jest przepiękny, jest to inny typ leggingsów, inny typ trochę materiału. Ja nie wiem nawet jak to powiedzieć, po prostu one są inne niż te poprzednie leggingsy, które miałam. Ogólnie Jim Glamour zmienia tą jakość od czasu do czasu i to jest okej. Mam różne leggingsy, te są inne. Lepsze, gorsze, nie wiem. Są takie cieńsze trochę, bardziej obciskające. Ale chyba są spoko. Wydaje mi się, że są fajne, tylko no kurde, teraz chciałam mieć w tym topie. I co? Chyba nie pójdę, bo z dziurą to już w ogóle jak będę noszona, to mnie nie uznają. Także zaraz napiszę do nich, zobaczymy co powiedzą. Wydają mi się też bardziej takie mniej elastyczne. Są elastyczne, ale mniej. To są XS dół i S góra. No i powiem Wam, że w pierwszym momencie to miałam takie czy ja, nie no, wejść bym weszła, tylko wiecie. Jakbym była już taką trochę S-ką bardziej niż XS-ką, to mogło być ciężko. A biust jest okej, jakby tylko to pierwsze wciśnięcie się... To sami wiecie, jak to czasami jest, żeby się wcisnąć. Dobra, wszędzie sywki, łajmogiła. Nagrywam się, żeby mieć porównanie za kilka tygodni i wyglądam... Bitch. Przecież nie będziesz łazić na siłowni pewnie teraz podczas wyjazdu. Ale dobra, okej. Tak to wygląda. Bez żadnej spiny, bez żadnego wciągania brzucha czy czegokolwiek. Kupiłam sobie też dwie nerki. Jedną czarną, która będzie uniwersalna, a drugą taką piękną mintową. Obie są chyba z Nike. Tak, obie są z Nike, to jest chyba na ten sam model. A kupiłam sobie je z kilku względów. Po pierwsze, bardzo przyda mi się na rolki, kiedy no, plecak jest mniej wygodny na rolkach. Żeby schować telefon, jakieś klucze i tak dalej. A po drugie na treningu noszę ze sobą zawsze jakieś gumy, kluczyk, jakieś takie małe pierdoły. A więc stwierdziłam, że wezmę sobie taką nereczkę, kupię i... O, która też się chyba pruje. O nie. Tak? Nie? Nie wiem. Co z tymi rzeczami ostatnio? No, to się przyda. Wziąłam dwa kolory, bo stwierdziłam, że ten nie zawsze będzie do wszystkiego pasował. Chociaż tutaj fajnie wygląda ta mięta z kolorem. Co jeszcze kupiłam? Siłowianych rzeczy, nową torbę na siłkę firmy Borg na Zalando.
W ogóle nie znałam tej firmy wcześniej, ale wyskoczyła mi taka torba i uznałam, że w sumie jest fajna. Więc tak. I powiem wam, że nie wiem, czy nie zabiorę ją na wyjazd. Bo widziałam, że mogę mieć walizkę i mogę mieć torbę podręczną. Muszę sprawdzić jeszcze wymiary. I mogę mieć 12 kg w podręcznym, a rejestrowany mam 23. Więc wiecie, na 3 tygodnie, plus rzeczy do zdjęć, sprzęt i jeszcze coś na pewno będę chciała dla Oli zabrać, bo też na pewno będzie chciała, żebym coś jej przywiozła z Polski. No to może być tak, wiecie, ciężko się zmieścić w 23 kg. Wbrew pozorom, żeby zabrać wszystko na sesję i do pracy, no bo jednak będę pracować w dalszym ciągu. Słuchajcie, miałam iść na siłkę, jestem ubrana, gotowa do wyjścia. Pomijając kwestię, że mi się nie chce, to jestem aktualnie w rozsypce. Śmiech przez łzy. Jest pewna sprawa, o której mówiłam wam bardzo pobieżnie i w dalszym ciągu podtrzymuję, że całość opowiem wam w zupełnie oddzielnym filmie, żebyście widzieli od A do Z, jak to wygląda, ale gdy się dostałam odpowiedź w tej sprawie od banku, która niestety nie jest pozytywna. W bardzo dużym skrócie, nie wchodząc w szczegóły, zostałam oszukana na bardzo dużą sumę pieniędzy. Dla mnie oczywiście tego może być to mało, dla innego będzie to mega, w ogóle kosmiczna kwota. Dla mnie jest to bardzo dużo, w głupi sposób. Dowiecie się czemu, jak i tak dalej, tak jak mówiłam w oddzielnym filmie. No i niestety jest sprawa dalej w toku. To się, słuchajcie, ciągnie od grudnia. Mamy kwiecień. Zaraz koniec kwietnia, już połowa praktycznie, więc... I jeszcze bardziej się skomplikowała sytuacja, ponieważ według statusu nadania paczki, ta paczka jest doręczona do moich rodziców. I właśnie jadę do nich po prostu, bo nie mam od kilku dni. I być może ta rzecz jest u mnie, a może się zatrzęsę na samą myśl, bo boję się, że po prostu, że w paczce będzie nic. Nie wiem, gówno, ktoś mnie wysłał w paczce ze przeproszeniem. To też tak bez ładu i składu, ale serio, no jestem wkurzona, bo przeczytałam tą wiadomość, odpowiedź od banku dosłownie przed wyjściem i dupa, mogłam później zajrzeć. Dobra. Trzymajcie kciuki. Przyszliśmy do Leroy Merlin. Poglądam, co tam jest. To ma takie ładne pytanie, no? Kupiliśmy taką korę, ale niestety za mało. W ogóle zobaczcie, jak tutaj była też czerwona i zobaczcie, jak wyblakła z czasem, co ona będzie jaśniejsza. Musimy dokupić jeszcze. Kupiliśmy ile worków? 6. Potrzebujemy jeszcze 6 kolejnych. I takie kamyczki, jak uzupełnienie tych, co już tutaj są. Eloszko, mamy kolejny dzień i zaczynam dzisiaj od śniadania. I będę jadła kaszę manną. Kupiłam teraz rozową, więc zobaczymy, czy będzie to smaczne. I robię ją z białkiem, już wam pokazuję jakim. I ja ostatnio używam tego białka i naprawdę byłabym zachwycona nim, gdyby nie fakt, że ma mało białka w białku. W jednej porcji, czyli w jednej miarce, ma tylko 15 gramów białka, z tego co się orientuję, a zwykle białka mają około 25, 27, nawet czasami jest 1 do 1. Więc sporo tutaj pewnie jakichś takich wypełniaczy, które nadają fajny smak, bo naprawdę no, jest smaczne, no, ale przez to mamy mniej białka, dlatego ja daję dwie miarki, co się wiąże z tym, że zużyłam je szybciej i kosztuje w zasadzie więcej, bo mam taką samą ilość białka w dwóch miarkach, zamiast w jednej miarce innego białka innej marki. Więc jeszcze się rozejrzę za czymś innym, to jest wegańskie białko, no jest pyszne. Ja mam akurat właśnie białą czekoladę z maliną, no ale szkoda, szkoda. I tutaj mam mleko owsiane z Alpro, to barista, robię na nim kawę i takie rzeczy też. Jak widzicie, ta kasza manna jest z takimi duperelami pływającymi w tle, fajnie też może hałasować wam. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Mieszam ją cały czas podczas gotowania, na koniec, jak już jest gęsta, dodaję białko. Wszystko jakby robię na oko i pilnuję konsystencji. Jak zwykle mój rytuał, czyli wejście pod kocyk rano. Dajcie znać, czy macie jakieś takie rzeczy, które lubicie robić po prostu. Macie takie jakieś swoje rytuały. Nie wygląda, ale smakuje. Dzisiaj piżama daj, nawet nie chcę mi się przebrać w dres. Mam jak kupa. I w ogóle ten vlog to będzie taki vlog, który pokazuje, że nie zawsze jest super mood taki, wiecie, że się chce wszystko i w ogóle, i w ogóle. Nie, ten tydzień, to nie jest mój tydzień zdecydowanie. Nie chce mi się nic, naprawdę nic mi się nie chce. W dodatku boli mi głowa. Na siłkę dzisiaj. Hej!
Raczej nie pójdę. Nie będę się nawet już oszukiwać ani was. Chociaż nie wiem. No nie, jeszcze dzień się nie skończył, więc nie mówię nie, ale chcę dokończyć montaż filmu, którego wczoraj, no planowałam go dokończyć, wczoraj montować, ale wiecie, chciałam pójść na siłownię, wrócić, zrobić to, później pojechać na te zakupy do domu, po rzeczy do domu i tak dalej, na ogród, ale tamta sytuacja mnie trochę wybiła z rytmu, więc zmarnowałam wczorajszy dzień trochę, nie miałam też humoru, w ogóle jedliśmy w KFC, zresztą tego nawet nie nagrywałam, bo KFC jak KFC. I ogólnie miałam taki shitowski dzień, jeśli chodzi o dietę czy cokolwiek. Dzisiaj boli mnie też głowa. Ja w ogóle mam bardzo często bóle głowy. Jak byłam młodsza, bolała mnie głowa praktycznie codziennie. Chodziłam do szkoły, do gimnazjum. Chodziłam po neurologach, ale nic ciekawego mi nie powiedzieli. Więc tak, no i teraz znowu te bóle mam dosyć no, często jednak. Jednak nie wiem, Marcin mi się nie skarży na ból głowy praktycznie nigdy. A ja mam bóle głowy średnio raz w tygodniu, więc nice. Dzisiaj chcę wykorzystać w końcu te doniczki, które mam. Zapomniałam o nich, Marcin mi o nich przypomniał. Mówię mu, że no przed wyjazdem na Bali chcę przeprowadzić, czy chcę przesadzić jeszcze parę roślin do hydroponiki, żeby łatwiej mu było nie dbać, jak mnie nie będzie. On mówi, no tutaj masz doniczki jeszcze do hydroponiki i tam gdzieś w schowku. Mówię, co ty gadasz? Patrzę i faktycznie mam 3, 6, 7, 8, 8 jeszcze takich małych doniczek, więc akurat idealnie na mikrosezoneczki. Jestem dzisiaj mega leniem, więc po prostu wsypię to podłoże tutaj i dopiero je wypłuczę. Podłoże warto przypłukać przed użyciem, dlatego że ono ma sporo takiego pyłu, który potem zalega w korzeniach. Zrobię to po fakcie, jak już posadzę roślinę, to po prostu wezmę ją pod strumień wody i wypłuczę. To mnie jest syf. Dzisiaj przychodzę gdzieś się sprzątać. Okna myć i tak dalej, wiosenne już takie trochę porządki będą. Na ogrodzie już... To nie jest jedzenie. To jest kamień. Tak, do sadzenia roślin. Okay. Dobra. Tutaj niektóre takie zdechlaczki po prostu... W dodatku nie wszystkie są moje, więc ubolewam nad tym bardzo. Dobra, szczerze mówiąc, to się nie nadaje jeszcze do hydroponiki chyba. Bardzo liche korzenie w ogóle tutaj przez ten czas. Strasznie ma słabe korzenie. Ja lubię w hydroponice uprawiać rośliny, bo te korzenie naprawdę puszczają piękne. A tutaj zobaczcie, no nie dość, że stracił liście przez niepodlewanie na czas. To te korzenie naprawdę są liche, także oczyszczę korzenie i... Zajmę się przesadzaniem. Kilka roślinek umytych i zobaczcie, tutaj miałam w podłożu zwykłym roślinkę, to była roślinka akurat Oli. Sorry Ola, jak ty wyglądasz. Mam nadzieję, że nie zejdziesz na zewnątrz. I zobaczcie, ona miała tylko takie korzonki. Okej, okay, oderwałam go. Chciałam go jeszcze oczyścić, ale go oderwałam. I powiem szczerze, że ja ją chyba jeszcze wsadzę na tydzień, wiecie, tak do wody z ukorzeniaczem, żeby coś tu puściło, bo naprawdę ten korzeń jest za mały. A dla przykładu pokażę wam inną roślinę. Ta się ukorzeniała w mchu, to też jest roślina Oli. I fajnie się ukorzeniła, a tutaj to w ogóle tato żyła chyba w tym mchu z pół roku, dobra. Zobaczcie jakie korzenie. Oczyściłam to w wodzie i powiem tak, jeśli chcecie docelowo sadzić w hydroponice rośliny, zróbcie sobie przysługę i ukorzeniajcie wszystko w wodzie z ukorzeniaczem i tyle, bo przed posadzeniem trzeba naprawdę dobrze oczyścić korzenie z mchu czy z podłoża. Muszą być naprawdę czyściutkie. No a w wodzie jak ukorzenicie od samego początku, to będziecie mieli to z głowy po prostu. Więc może najpierw to syngonium, które większe ma korzenie niż to, co jest ponad korzeniami. I powiem szczerze, że ta doniczka to już tak... Nie no, jeszcze będzie okej. Okay. To da radę sobie tutaj. W ogóle zapomniałam kupić paliki wczoraj, a byłam w obi i w ogóle wyleciałam to z głowy, więc to musiała podjechać, bo już kilka roślin też potrzebuje palików. Bo się dłuższych niż mają. Pierwsza posadzona. I teraz chcę też parę roślin posadzić w hydroponice, ale w keramzycie. Ale to myślę, że w przyszłym tygodniu muszę zamówić doniczki. Przydałby mi się ten mop taki, widziałam, który wciąga wszystko. Taki odkurzacz mop trochę. To by mi się przydało teraz. W
Przypominam, że roślin nie przesadzamy na dworze, kiedy jest zimno. A zimno to jest poniżej 18-20 stopni tak naprawdę. Ja niestety kiedyś tak zrobiłam. Miałam roślinę, która mi pięknie rosła, przesadzałam na dworze i tak się na mnie obraziła. Zmarzły jej po prostu korzenie. Nie rosła mi przez cały rok, mi w ogóle ani jednego liścia nie wypuściła. Stała po prostu jak zaklęta, więc nie róbcie tego. No, widzicie jaki brud jest tutaj w tym podłożu? Tego warto przepukiwać. Dobrze, że dzisiaj przychodzą dziewczyny. Bo będzie to sprzątać. Po przesadzaniu zawsze jest mega syf. Nie wiem jak u was. Kolejna roślina, którą przesadzam, to też syngonium. I patrzcie jakie ma boskie korzenie. I tu jest takich kilka jakby sadzoneczek. I powiem szczerze, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest jedna roślina, jeden gatunek. Wydaje mi się, że tak, że to jest jedna odmiana. Bo tak różnie się wybarwiły po prostu te sadzonki, że naprawdę... Średnio to widzę, one mają takie kropeczki, już nawet nie pamiętam jaka to jest odmiana. Ostatnio wypadłam trochę z formy roślinnej, jeśli chodzi o zapamiętywanie odmian, co ja tutaj posiadam, bo po prostu aż tak się nie skupiam nad tym jak kiedyś. Kiedyś naprawdę byłam zafiksowana, w sensie dalej uwielbiam rośliny, żeby nie było, ale po prostu byłam zafiksowana i wiecie, codziennie sprawdzałam, czy jakiś nowy liść się wychodzi i tak dalej. Teraz już tego nie robię, może z braku czasu też. Ten czas przeznaczyć na coś innego niż na codzienne sprawdzanie, jak tam rośnie moja roślina. I tak już nie przeżywam też, jak jakiś liść mi zgnije. No po prostu, już nie przeżywam w taki sposób jak kiedyś. Uważam, że jest to w sumie zdrowe, bo nie ma co tutaj przeżywać, to tylko roślina wypuści kolejny liść, a jak umrze, to się kupi nową i tyle. Życie. Guczark znowu. Dalej go. No, dokładnie, okrzanik. Oho, wysypałam ziemię, fajnie. Nice. Tutaj mam takiego gagatkę, jest to Philodendron Pink Princess, który naprawdę nie wybarwia się jakoś ładnie, nie rośnie jakoś ładnie. Ogólnie powiem tak, one rośną w taki sposób nieestetyczny jak dla mnie. Ja je najbardziej lubię, jak są malutkie. Nie wiem dlaczego, mam tam inną też Pink Princess, mam ich w ogóle kilka. I one naprawdę różnie się wybarwiają. Więc stwierdziłam, że chyba sobie ją potnę. I ukorzenię na nowo po raz 588. W ogóle zobaczcie, jak wygląda aktualnie kuchnia. Nie na dramat, ale jest scenka, zaraz będziemy ogarniać większość roślin na dzisiaj ogarniętych. Słuchajcie, zaraz będziemy ogarniać kuchnię, bo jest tragedia, ale kupiłam te pojemniki wczoraj w Leroy Merlin. Już się pewnie znacie, jak śledzicie moje vlogi, a jak nie, to polecam. Przysypię kaszę jaglaną. Nie, płatki jaglane, Boże. Płatki jaglane, bo już mamy chyba opakowania i ja to zawsze wewnętrznie trzepię, jak mogę czegoś zagregować w jednym miejscu. Rośliny ogarnięte w miarę częściowo, ale naprawdę dzisiaj sporo zrobiłam. Tutaj postanowiłam włożyć rośliny, które się ukorzeniają, czyli są w wodzie. No i tam jedynie Monstera Dubia jest jeszcze w mchu, ale powiem szczerze, że rezygnuję z mchu, bo później mam więcej roboty z wydłubywaniem, a tak z wody od razu sadzę do hydroponiki i tyle. Tu z kolei wylądowały rośliny posadzone w czuzie, ale też w wodzie tutaj coś jest. Jest coś w ziemi, to jest to akurat Oli. W ogóle ta begonia różowa, o Jezu, taka piękna, posadziłam już ją też w hydroponice. Bardzo bym chciała tutaj wsadzić żarówki do roślin. Tutaj mam duże rośliny i tu się w sumie nic nie zmieniło dzisiaj. Jak było, tak chyba jest. Tak mi się wydaje, że nic tutaj... Jedynie to anturium tutaj zostawiamy, tak poza tym nic chyba się nie zmieniło. Zapaliłam światło, ale jakieś takie dziwne jest, co mam wrażenie. Chcę też kupić firanki, takie półtransparentne. Zmierzyłam jeszcze raz, bo te kupiłam długie i powiem wam, że nie zapowiada się, abym je oddała do krawcowej, więc może jak zmienię na firanki, to te wylądują u krawcowej jakimś cudem. W ogóle rodzynki ze śniadaniem, nasz olej stoi. Odpaliłam też świeczkę, żeby trochę zapachu
wleciało fajnego, tam miarka, tutaj też się nic nie zmieniło, tam zające już czekoladowe, Marcin wpieprza je cały czas, szuka chyba pretekstu, żeby zjeść coś czekoladowego i kupuje właśnie na święta. Tutaj rośliny, jest ciemno, więc pokażę wam może to jutro. Kuchnia już w miarę doszła do siebie, jeszcze parę tutaj gratów stoi. Mieliśmy też awarię, zapchałam, słuchajcie, zlew. Czy muszę go umyć zaraz, ale jest już odgracony. Fendi pałaszuje kolejną porcję psiego bufetu, a ja przycięłam z syngonim, chciałam powiedzieć, epipremnum. Pięknie rośnie, ale rośnie z jednego pędu, więc po prostu stwierdziłam, że skoro już tak się nie mieści na tym paliku, to jest to świetny czas, chociaż piękne liście, wow. Już takie powycinane. Jest to dobry czas, żeby je przyciąć, ukorzenić i zagęścić po moim powrocie z Bali.